Z Ewangelii według świętego Marka. Im też nie uwierzyli. To słowo nie uwierzyli pojawia się w dzisiejszej Ewangelii trzykrotnie. Jakby dla podkreślenia tej wielkiej niewiary, jaka dotyczy faktu zmartwychwstania. I rzeczywiście, zmartwychwstanie to najtrudniejsza prawda wiary. Zmartwychwstanie to także najtrudniejsza radość. Najtrudniejsza, najbardziej wymagająca radość, jaką odnajdujemy w naszym życiu. A jednak ta niewiara jest ciągle pokonywana. O uczniach dzisiaj napisano, że nie wierzyli. Ci, którzy widzieli, którzy doświadczali, nie uwierzyli. Nie mogli uwierzyć. Tak więc i my jesteśmy może nie usprawiedliwieni w naszej niewierze, ale jakoś tak przekonani, że o naszą wiarę, o to byśmy uwierzyli, trzeba coraz bardziej walczyć. To jest rzecz, której nie można sobie odpuścić, której, za którą jesteśmy bardzo odpowiedzialni. Walczyć o to, by wierzyć. Tego Jezus Chrystus za pośrednictwem Ewangelii od nas dzisiaj oczekuje. Wiara jako największa cnota. Życzę Wam tego. Do zobaczenia jutro.